Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Powinienem zacząć od tego, o czym mówi cały kraj, o wypowiedzi pana Kierwińskiego, ministra służb, policji, ogólnie MSWiA. O tym się podnieca cała Polska, internet. Proszę Państwa, naprawdę są poważniejsze sprawy, ale jak już wszyscy, no to ja też. Znacie Państwo tę wypowiedź, to były obchody Dnia Strażaka. Zrobiono z tego święto państwowe. Pewnie wiele jest dni i tu można by wymieniać zawody, na których to oficjalnych uroczystościach politycy pracują. Mi się to nie podoba. Niepotrzebna ta pompa jest, bez przesady. W każdym razie, gdy wyczytano pana ministra i wywołano do wypowiedzi, zabrzmiały fanfary, które miały go zapowiedzieć, pan Kierwiński, druga osoba po Tusku, nie zwracał na te fanfary uwagi i zaczął mówić. I proszę Państwa, otworzył swoje złote usta. To jest generalnie bardzo inteligentny facet. Nie byłby sekretarzem Platformy, gdyby nie był inteligentny. Musiał pokonać tą konkurencję wewnętrzną. To nieraz jest brutalna rozgrywka, różne historie wchodzą w grę. Oczywiście nie w przypadku pana Kierwińskiego. Ten własnym talentem wpiął się tak wysoko, a wszyscy mu ustąpili, bo widzieli jego talent, tak? Nie rywalizowali, więc nie musiał dokonywać tych różnych tam świństew, które się najczęściej w ugrupowaniach dokonuje. No i proszę Państwa, rzeczywiście słychać pana Kierwińskiego, jakby był pijany w te oficjalne obchody, w których to niby politycy są wtedy w pracy. Posłuchajcie chwilkę, no i popatrzcie, to jest na kanale Janusz Jaskółka, który zawiera mnóstwo filmów z oficjalnych wypowiedzi, głównie z Sejmu. Administracji pana Marcina Kierwińskiego. Szanowny panie prezydencie, panie marszałku. Hołownia wtedy sobie popijał. Eminencjo, panie komendancie straży pożarnej, czcigodni państwo. Co tu mi ten mikrofon tak źle ustawili? Służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaków. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować. Już myślałem, wyjeżdżacie Abramsami, to dopiero jakaś przyszłość. Ogólnie pan Kierwiński mówił dość składnie. Nie było tam jakiegoś bełkotu, ale sami państwo słyszeli. No, ten język gdzieś tam mu się plątał. Pan Kierwiński będzie pozywał tych wszystkich, którzy mówią, że był pijany. Na Twitterze okazał nawet, proszę Państwa, wydruk z alkomatu z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 2. Czyli szef policji, minister od policji, udał się do swoich podwładnych i ci podwładni zrobili mu nienaganny wydruk, wynik 0-0. Twierdził, że dokonał tego od razu po uroczystościach. Sam się zastanawiam, dlaczego, czy ktoś mu powiedział, hej, panie ministrze, chyba był pan pijany, czyli jednak miał powód, żeby gwałtownie po swojej wypowiedzi, po obchodach udać się na komendę. Proszę Państwa, komentarze, bo jest tych nagrań mnóstwo, nie pozostawiają żadnych złudzeń. Polacy odebrali pana Kierwińskiego, że no, był, delikatnie mówiąc, jak czyta się komentarze, nawalony jak Messerschmitt. Ja wiem, że politycy potrafią dużo pić i nawet jak są bardzo pijani, maszerować krokiem defiladowym. Jakim to wychodzi, to nie wiem. W każdym razie ktoś poddał analizie ten wydruk z komendy, z alkomatu policyjnego i zauważył tu cały szereg nieprawidłowości. Skoro pan Kierwiński, jak twierdzi, od razu udał się na badanie alkomatem, to dlaczego jest godzina 14:45? To już nie tak od razu, prawda?
A to było takie pierwsze małe kłamstewko. Pomyłka. Później mamy następne ciekawostki, proszę Państwa. W rubryce lokalizacja, policja, i tutaj powinna być oczywiście nazwa komendy, to wpisane jest Kierwiński. W rubryce nazwisko badanego wpisane jest Marcin. W rubryce imię badanego wpisana jest chyba data urodzenia. To fachowiec wypełniał z doświadczeniem, tak? Podpisane aspirant Ewa Burnett przez 2T. Ktoś też słusznie zauważył, że, proszę Państwa, są tylko dwa nazwiska, dwie osoby z nazwiskiem Burnett w Polsce, we Włocławku. A jakby nie w Warszawie. No dobrze, pani aspirant być może, że tam robi karierę i potwierdziła autorytetem policjantki, fachowca od obsługi alkomatu policyjnego, że pan Kierwiński nie był pijany. Ale dlaczego nie potrafił wypełnić rubryk? No nie wiemy. Proszę Państwa, a to pan Kierwiński na obchodach też strażaka, ale w tamtym roku. Droga młodzież, Konstytucja 3 maja była wielkim wydarzeniem w historii Polski. Polacy pokazali, że potrafią być prekursorami najważniejszych wydarzeń w Europie. Bo Konstytucja 3 maja to było wielkie wydarzenie w skali Europy. 3 maja? Brzmi jak Konstytucja 33 maja. Proszę Państwa, i to koniec komentarza. No tu wszystko nie pasuje. To ja mam wrażenie, że sytuacja jest podobna z granatnikiem byłego komendanta policji. Że też tam, proszę Państwa, nie wiadomo kto, co i jak, i sprawa była ignorowana przez polityków. Włos nikomu z głowy nie spadnie spokojnie. Także no takich mamy polityków, ale Państwo to lubicie. Nie dziwię się, sztuczka jest szatańska. Najpierw jedno ugrupowanie skrzywdziło jedną grupę jakby Polaków, drugie skrzywdziło przeciwną grupę Polaków. Potworzyły się dwa obozy, no a skoro te dwie partie niby się tak nienawidzą, one się tak ścigają, tam trupów nie ma, do więzień nikt nikogo nie wsadza, no to jak jest to zajadły wróg mojego wroga, to ja ją będę kochał. To jest, proszę Państwa, tylko i wyłącznie ta sztuczka. Więc jeżeli jesteście zakochani i wybieracie ich, to wstydźcie się teraz za nich. To są wasi reprezentanci. Bo na pewno nie każdego normalnego, zdroworozsądkowego Polaka. Aczkolwiek biorę pod uwagę to, że pan Kierwiński no, nie musi, proszę Państwa, być typem aktora, nie przechodził szkoleń różnego rodzaju. Może być to taki swój, szczery chłop. Spodobał się Tuskowi i dlatego jest. Biorę takie coś pod uwagę, ale mi wydaje się, że on był pijany. No i przechodzę do ważniejszych tematów. W Berlinie spaliła się fabryka firmy Diehl. Oni jeszcze mają zakłady tam w innych krajach, ale tu wydaje się, że to był ten główny zakład. Przynajmniej kluczowy, jak się przerwie nawet jakiś łańcuch. No, kto inny robi pewne komponenty, kto inny to składa i tak dalej, i tak dalej. Firma Diehl to producent systemów obrony przeciwlotniczej IRIS-T. To bardzo ważne jest, proszę Państwa. IRIS-T był wysyłany na Ukrainę. Ostatnio Rosjanie kilka tych systemów za pomocą dronów zniszczyli. Oczywiście podejrzenie od razu jest na Putina, na Rosję. To jest bardzo poważne oskarżenie, bo to by oznaczało, że Rosjanie, agenci niszczą infrastrukturę natowską na terenie krajów NATO. To by było zbyt oczywiste, ale ja wiem, że są wybitni intelektualiści, analitycy, którzy od razu taki pomysł wypowiedzieli, a uważam, że to warte jest wytłumaczenia, co tak naprawdę zaszło.
pewnie nigdy nie uda się udowodnić, a jak nigdy się nie uda udowodnić, no to już mamy do czynienia z pewnymi poważnymi służbami. Fabryka spłonęła doszczętnie, konstrukcja się zawaliła, strażacy w ilości zaledwie 200, no tak gasili, proszę Państwa, że gasili. Chmura bardzo toksycznego, tam z cyjankiem coś związane. Dwa kwasy się, proszę Państwa, zaczęły palić. Po zachodniej części Berlina i okolicach rozłożyła. Wszystko układa się w bardzo logiczną całość. Już widzimy, do czego zmierza sytuacja w Europie. Przy czym to, co teraz powiem, nie jest takim złym scenariuszem. To nie jest zły scenariusz. Kraje Europy, członkowie NATO i nie tylko, wysyłali broń do Ukrainy i to naprawdę bardzo mocno uszczuplili swoje arsenały. Teraz trzeba będzie to wszystko odrobić. I tu już wiemy, że będzie to wszystko odbudowywane na bazie sprzętu amerykańskiego. Firma Diehl to firma niemiecka. Szukałem, czy tam są jakieś udziały amerykańskie, nie znalazłem. Wydaje się, że to była firma niemiecka. IRIS-T, system obrony przeciwlotniczej, który był produkowany przez firmę Diehl, to jest, proszę Państwa, odpowiednik rakiet Patriot. No i wydaje się, że wcześniej pozamykane zakłady zbrojeniowe o lata trwało na terenie Europy, no bo po co jest przecież czas pokoju? To był jakiś taki plan, przygotowywanie do sytuacji, którą teraz mamy. I teraz przy zagrożeniu wojennym w panice trzeba będzie zakupić broń, amunicję. Wszyscy wiemy, że ta broń to tylko na papierze jest kupowana. Wszyscy to doskonale wiemy. Te śmigłowce Apache dla Polski, też 100 sztuk śmigłowców Apache, bardzo, bardzo przepłaconych. Czołgi Abrams dla Polski, my ich, proszę Państwa, nie mamy. Kilka egzemplarzy przyjechało. Zamówione mamy blisko 300, około 300. Korea Południowa, te systemy koreańskie, czołgi koreańskie, to też jest wszystko, proszę Państwa, na papierze. Ogólnie tego sprzętu nie ma. Ja wiem, że tam po kilka sztuk, po sztuce na defilady tu sprowadzili, ale ogólnie te potężne kontrakty, które zawierał PiS, a Lewica zadeklarowała na przykład, teraz są w rządach, tak, Gawkowski, że będziemy to kontynuować, no bo jakby takiej deklaracji nie było, to by ich nie wpuścili do mediów głównego nurtu i w ogóle by nie istnieli w Polsce, a są potrzebni do różnych tam akcji dla kapitału z Wall Street, odwracających uwagę na przykład od Platformy, więc musieli taką deklarację złożyć, że będziemy kontrakty po PiS-ie kontynuowali. PiS był zły, ale będziemy robić tak samo jak oni, tak? To mniej więcej ten przekaz. Więc te wszystkie kontrakty, one będą realizowane przez najbliższe lata i dziesięciolecia. I to jest nie tak zły scenariusz, bo jeżeli będą realizowane, no to proszę Państwa, jeżeli będą, w sensie będzie spływała ta amunicja, broń, no to znaczy, że może wojny nie będzie, tak? To jest to pocieszające. Ale różnie może być. Więc proszę Państwa, będziemy pozbawieni broni i będziemy spłacać potężne kredyty, które są pewnie tak zrobione, żeby przez najbliższy wiek nie mógł ich spłacić. To tak jak z kredytem frankowym. Myślę, że nie odważy się żadna poważna redakcja, żeby sprawdzić, jaki to typ kredytów jest. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że te kredyty nie obciążają budżetu państwa, w sensie nie figurują w deficycie, ich nie ma, to są jakieś jakby oddzielne umowy. Myślę, że to podobne będzie do kredytu frankowego. Tu przypominam, jak ktoś takiego kredytu nie brał, że spłacamy raty, cały czas płacimy raty i cały czas jesteśmy winni tę samą, a nawet większą kwotę pieniędzy. Ja myślę, że to w tej formule Europa dostanie broń od Stanów Zjednoczonych. Tej broni nie ma, ona jest na papierze, ale kredyty są realne.
dzięki tym kredytom, dzięki takiemu posunięciu korporacje amerykańskie będą się fajnie finansowały i wspomagały budżet Stanów Zjednoczonych przez najbliższy, być może wiek. Mamy fabrykę, która produkuje systemy Iris-T, która płonie. Proszę Państwa, i dzięki takiemu posunięciu, ja tu Putina najmniej podejrzewam, najmniej, zestawy Patriot będzie można sprzedać drożej. Będzie można sprzedać 10-krotnie drożej. Bo to będzie Patriot A1, M1, BV, DV4, 8, 5. Politycy wytłumaczą nam, że to jest taki najnowszy, taki hiper idealny do strącania, tam się mucha nie prześliźnie i dlatego on jest taki drogi. Bo te stare to one tam nie działały. No, widzieliśmy, jak Rosja bombardowała Kijów, no to teraz musimy mieć takie. I dlatego one tyle kosztują. I gdyby tak drogie amerykańskie systemy, na przykład Patriot, były cały czas wciskane do Europy, to zapewne wielu konstruktorów, inżynierów, modelarzy wpadłoby na pomysł: hej, panie premierze, przecież my możemy zrobić znacznie lepsze pociski w naszej fabryce, po co przepłacać 10-krotnie? No ale jak już ich spalono, to już tej propozycji nie będzie. Systemy Patriot będą jedyne, dostępne. Tak to widzę. Jest znacznie bardziej prawdopodobne, że firmę Diehl spaliło CIA niż GUR. Jest znacznie bardziej prawdopodobne. A jeszcze bardziej prawdopodobne, że te dwa kraje są w pełnym porozumieniu, jeżeli chodzi o niektóre sprawy. My tylko, proszę Państwa, będziemy cierpieć w Europie, bo z głupoty wybieramy takich polityków, jakich wybieramy. To nie jest przypadek, to jest już prawidłowość. O tym, proszę Państwa, no nawet nie było czasu, żeby Państwa o tym poinformować. Były wybory, ukraiński portal militarnej z kwietnia, czyli świeżutkie, o eksplozji w fabryce amunicji no potentata, największej, jedynej takiej, firmy zbrojeniowej Wielkiej Brytanii, BAE Systems. Nastąpił wybuch w zakładzie, który tam, gdzie się napełnia pociski. No te 155 mm. I będą najprawdopodobniej, bo to już są, proszę Państwa, dwa przypadki konkretne, gdzie systemy europejskie, typowo europejskie firmy, które dostarczały broń na Ukrainę, nagle wybuchają. Amerykańskie nie wybuchają, tylko europejskie wybuchają. Bo to Stany Zjednoczone mają tę broń sprzedawać. Nowy Land Lease Act. Tak to mi się układa w logiczną, przejrzystą całość. A jak jest naprawdę, nigdy pewnie się tego nie dowiemy. Pozostaną nam tylko hipotezy, domysły, ale na pewno korzyść ekonomiczną wyciągnie Wall Street z tego obrotu spraw. BAE Systems, wybuch, deal, spaliła się, a ktoś chciał w Polsce budować fabryki zbrojeniowe, oczywiście wysiłkiem obywateli, też pewnie by spłonęły, nie mam żadnej wątpliwości. Kto by był winny w tych głupkowatych mediach? No, Putin. Kto osiągnął korzyść? Firmy amerykańskie. W tym pożarze niemieckiej fabryki Diehl ciekawostką jest to, że niecałą dobę wcześniej NATO oskarżyło Rosję o hybrydowe, szkodliwe działania na terytorium sojuszu NATO i obiecało, że będzie nadal zaopatrywać Ukrainę w broń, że Rosja ingeruje. Chwilę później spalił się Diehl. To jest, proszę Państwa,
takie uprzedzenie faktu, tak? Żeby publiczność wiedziała, że to zrobili Rosjanie, to zrobili Rosjanie. A odnośnie jeszcze firmy BAE Systems, tej, od tego wybuchu zakładu napełniającego pociski substancjami wybuchowymi, proszę Państwa, działają też w Polsce. Na ich oficjalnej stronie mamy tutaj ciekawostkę, dla mnie jest to ciekawostka, to są ich oficjalne dane, ja tu żadnej tajemnicy państwowej nie ujawniam, oni sami to ujawniają, że w Poznaniu mają Delivery Center, który zatrudnia obecnie 300 konsultantów. To jest bardzo ciekawe dla mnie, że konsultantów, 300. Ale ten wybuch w Wielkiej Brytanii nie był tak poważny, jak spalenie niemieckiej fabryki Diehl, systemów Iris T. Można powiedzieć, że dziś Niemcy zostały rozbrojone. Będą musiały kupić Patrioty oczywiście. Te nowe już mogą nie dojechać systemy na Ukrainę, jak i też... Proszę Państwa, zanim oni się tutaj odbudują, miną lata, ale jak wiemy, Niemcy prowadzą też taką politykę unikania angażowania się w wojnie z Rosją na terenie Ukrainy. Chyba marzą, że kiedyś wrócą te dobre stosunki z Rosją i będą mogli budować gospodarkę. Poza tym też muszą uważać na swoje niemieckie firmy w Chinach, bo te mogą popaść w poważne problemy finansowe, więc Niemcy, dbając o interes, postępują rozsądnie. Teoretycznie nawet mogły się same zdemilitaryzować. Ale firma BAS System z tym wybuchem jest ciekawa, bo ten wybuch nie narobił tyle strat, ale też zostaliśmy zaatakowani w razie czego. To jest wszystko oczywiście podprogowe, tego nikt nie tłumaczy na razie, bo to niby sprawy są tak tajne, że się w głowie nie mieści. Ja, proszę Państwa, sprawdziłem firmę BAE System, kto jest właścicielem, kto tych 300 konsultantów w Poznaniu zatrudnia. No i największym udziałowcem jest amerykański Capital Research and Management Corporation, światowy inwestor, Amerykanie. Mają, proszę Państwa, blisko 10% udziałów. To już jest bardzo dużo, ale też są inne firmy, inni udziałowcy. Proszę Państwa, no prywatni ludzie są właścicielami fabryk zbrojeniowych, rozumiecie? Vanguard Group 3,6%. No, to już widzimy, o co chodzi. Oprócz tego jest jeszcze WCM Investment Management 3% i Fidelity Management and Research Corporation 2,3%, czyli Amerykanie de facto trzęsą firmą BAE Systems, więc ona raczej się nie spali, ona raczej będzie funkcjonowała. Poza tym BAE Systems produkuje, składa, uczestniczy w Bradleyu, w Abramsie i tak dalej, w tych amerykańskich maszynach. No nie ma się co dziwić, jak tam siedzą Amerykanie, więc nawet jak produkty z BAE Systems będą to i tak sprzedawane, to i tak Amerykanie będą z tego czerpali zyski. Jesteśmy wykupowani, a ci, którzy nie są z naszej bajki, no to akurat pożary im się dzieją. O tym na przykład ktoś popełnił artykuł na Salon 24. Zagraniczne firmy kupują polskie przedsiębiorstwa. Przykłady można mnożyć. Oczywiście, że tak, to już od 30 lat trwa. Ale to my tego chcemy, żeby być narodem robotników, wyrobników we własnym kraju. Przecież my wybieramy partie telewizyjne. No to jest proste, tak? To właśnie dlatego się tak dzieje. Nie szukamy jako przeciętny wyborca alternatywy, może komuś nowemu dać szansę i tak dalej, tylko to, co nam podsunie telewizor, media głównego nurtu, a nawet internet już teraz, to jest, proszę Państwa, teraz to już nie ma żadnego znaczenia, czy jesteśmy widzami internetowymi YouTube'a, czy jesteśmy widzami TVP, czy Discovery, czyli TVN-u, czy Polsatu, to proszę Państwa, to już nie ma żadnego znaczenia. Te same treści praktycznie są opowiadane. Polska traci kolejne zakłady produkcyjne żywności i dostarczające leki. Wkrótce może się okazać, że nasz potentat na rynku drobiu trafi za ogromne pieniądze w ręce Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A jeszcze też taka zła perspektywa nie jest, ale to też może być na chwilkę. Proszę Państwa, tak, będziemy wyrobnikami we własnym kraju. Tak działa kapitalizm, tak działa demokracja, jak się jej nie ulepsza. Ale od tego są wybory. Trudno, tak zadecydowaliśmy. No i jeżeli już jestem, proszę Państwa, przy broni i uzbrojeniu, w Chinach powstał zakład do produkcji dronów. To takie te większe drony, one mogą przenosić pociski, jak ten Reaper, tak, amerykański. I Chińczycy tutaj, jak to Chińczycy, proszę Państwa, skromnie. O, tu widzimy, proszę Państwa, ramiona robotów, które akurat malują dron pewnie jakimiś specjalnymi farbami, żeby tam odbijały fale radiowe i żeby optycznie go mniej było widać na tle nieba. Chyba już nie będziemy mieli, proszę Państwa, błękitnego nieba, bo te drony powinny być na błękit malowane, a one są malowane na tą mgiełkę, którą mamy nad sobą. W każdym razie rozbawiła mnie, widzieliście Państwo, przed chwilą były te zakłady pokazane, rozbawiła mnie informacja, że w tej fabryce będzie produkowane 200 dronów rocznie. Proszę Państwa, może 200 tysięcy dronów będzie produkowane rocznie. Tym bardziej, że roboty to w jakiejś części wykonują. O czym my tu mówimy? Chiny mają taki ogromny potencjał gospodarczy, że gdyby tylko chciały przerzucić swoją gospodarkę, ewidentnie cywilną, ewidentnie pokojową, sfokusowaną na dobra użytku codziennego, gdyby chciały ją przerzucić, tę gospodarkę, na produkcję militarną, to proszę Państwa, nawet gdyby Marsjanie tu przylecieli na pomoc NATO, to by nie nadążali strącać dronów, nawet już z tej samej jednej fabryki. Jestem o tym święcie przekonany. Chiny produkują wszystko na masową skalę, swoje linie technologiczne mają zautomatyzowane, wiedzą, co robią. Podziwiam gospodarkę chińską, marzy mi się wdrożyć taki model na rynku polskim, ale no niestety na razie nam to jest niedane. No i inna sytuacja z Chin. Zaprezentowali jakiś coś w rodzaju granatnika, proszę Państwa, jak i też zdyscyplinowanie tego żołnierza chińskiego. W krótkim filmiku zobaczcie, jak to działa. Możemy nie rozumieć, dlaczego tak szybko są wystrzeliwane te rakiety. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, bo oddać salwę i uciekać, tak? I zmienić lokalizację, bo jak przyleci bomba, to przyleci w to miejsce. Kilka odcinków, kilkadziesiąt może temu, mówiłem o pewnej strategii, którą można by wdrożyć. Można by wiele różnych strategii wdrożyć, ale po co pomagać wojnie, ale mówimy o czymś takim, że jeżeli leci rakieta, to wystarczy tylko zmienić lokalizację danego czołgu, tak? Wiemy, że leci, jesteśmy powiadomieni, mamy krótkofalówki, radia o 200 metrów i już te rakiety, które mają zaprogramowany punkt docelowy, nie robią żadnych szkód i wydaje się, że pewni analitycy ze strony rosyjskiej, po stronie rosyjskiej, właśnie kilka dni temu wypowiedzieli taką koncepcję, że 40 sekund wystarczy, żeby uniknąć ataku takich rakiet jak Storm Shadow poprzez właśnie zmianę pozycji. To mnie cieszy, fajnie, że rynek nadąża. Ja jestem za tym, żeby tak w końcu zmęczyli tych wszystkich uczestników wojen ekonomicznie, żeby w końcu sami obywatele, często nierozumiejący polityki, ale rozumiejący, że zabrakło ciepłej wody w kranie, dokonali pewnych zmian. Bo może rzeczywiście tak jest, że póki ta ciepła woda w kranie, to ludzie nie pójdą po rozum do głowy i nie wybiorą sobie właściwych rządów. Tak czy siak, proszę Państwa, Chińczycy mają bardzo duży potencjał. Jak pamiętamy, kilkanaście dni temu pan Blinken przyleciał do Chin, spotkał go na lotnisku nie minimum minister spraw zagranicznych,
czego wymaga protokół dyplomatyczny, ale zastępca jakiegoś tam mera miasta, Szanghaj zdaje się, który jest szefem organizacji partyjnej szanghajskiej. Co prawda później pan Blinken spotkał się już z ministrem, zdaje się, spraw zagranicznych. Tam próbował, proszę państwa, Blinken wymusić koniec współpracy między Chinami a Rosją w dziedzinie militarnej. Widocznie dostał kosza, no i od razu się wybeksał na cały świat, że Stany Zjednoczone odpowiednio zareagują w stosunku do Chin. Jest ciekawe, jakby miały zareagować. Ich biznes tam siedzi. No i, proszę państwa, dosłownie na drugi dzień minister obrony Rosji, pan Szojgu, spotkał się z jakimś wysokim dowódcą wojskowym chińskim i oświadczyli wspólnie, i ta wideokonferencja była opublikowana, że właśnie zacieśniają współpracę militarną. W sensie, nie będzie nam tutaj jakiś Blinken mówił, co my mamy robić, czego mamy nie robić. Aczkolwiek ja i tak uważam, że wiele rzeczy jest umówionych. Kapitał głupi nie jest, wie, gdzie są zyski, zarabia na Chinach i będzie dbał o to, żeby nic się temu układowi nie stało, będzie pomagał temu układowi. My możemy mówić, proszę państwa, o rosyjskim szpiegostwie, takie banialuki tam wygadywać, ale to w interesie kapitału z Wall Street jest pomagać Rosji kontynuować wojnę, bo oni bardzo na tym zarabiają. W interesie tego kapitału jest. Sami podeślą odpowiednie rozwiązania, które Rosja będzie mogła wdrożyć, żeby przeciwdziałać. To Europa się zgapiła, zgłupiała do reszty, zrezygnowała ze współpracy perspektywicznej z Rosją, z Chinami. Znaczy politycy ci europejscy, których państwo wybrali i dziś będzie płacić za to cenę, będzie wyeksploatowana, będzie podbita. Jeżeli nie będzie spalona, to będzie przejęta, bo to jest jedyna alternatywa. No, dopóki społeczeństwo nie zmądrzeje oczywiście i nie wybierze właściwych przywódców. Właściwi przywódcy to, co się stało na Słowacji, premier, czyli większość koalicyjna ichniejszego parlamentu, prezydent, nowy prezydent z tym włoskim nazwiskiem, oczywiście władze Węgier tam strasznie pomagają rozbić Orbana, podłożyć nogę różnego rodzaju partie prowadzone przez CIA, ale też, proszę państwa, w Irlandii jest mnóstwo mądrych polityków. Ja wiem, że Serbia to jest jakby inna historia, bo to nie jest NATO, ale Serbia też jakoś sobie radzi, ale w wielu innych krajach, w większości, to mamy rządy, które nie sprzyjają swoim obywatelom, swoim firmom. No i w związku z tym obywatele za jakiś czas, na razie jeszcze kredytami, te deficyty się łata, ale to będzie niewolnictwo na długi, długi czas. Na pewno w końcu te społeczeństwa zmądrzeją. Na pewno będą chciały wybrać polityków, którzy przedstawią logiczną, sensowną wizję powrotu do współpracy z Rosją. I dlatego uważam, że jesteśmy bardzo zagrożeni, bo wystarczy tylko spalić Polskę, i już taka współpraca nigdy nie będzie możliwa. Jak to? Chcecie współpracować z Putinem, który zamordował 6 milionów Polaków? Proszę państwa, będą pomniki nam stawiali. W Brukseli będzie duży pomnik pamięci zamordowanych Polaków przez Putina. A nie wiadomo, kto te bomby odpali. W Londynie będzie taki pomnik. W Lizbonie będzie taki pomnik. Wszędzie będą takie pomniki. Mam nadzieję, że to jest tylko po prostu wróżenie z fusów, ale z logiki wynika, że na linii Wisły, jak się postawi taką zaporę radioaktywną, to i Ukraina od razu przejdzie, proszę państwa, pod kontrolę rosyjską. Przecież firmy Wall Street pracujące w Chinach będą potrzebowały wyrobników
i tak dalej. Pribałtika, Litwa, Łotwa, Estonia przejdzie pod kontrolę, bo tak trzeba będzie. Tak to będzie wyglądało. Może nawet Finlandia? A czemu nie? Bo Europa nie potrafiła docenić niezależności w poszczególnych krajach, jak i też całego sojuszu i utrzymać ten fantastyczny okres po roku 90. wielkiego rozwoju Europy. Nie potrafiła tego utrzymać. No, poddani byliśmy wielkiej manipulacji, jak ktoś może, proszę Państwa, jak ktoś może kochać Konfederację jako alternatywę dla tych partii, które były, no to jak tego nie rozumiecie, no to będzie tak jak w planie Wall Street. Potem zostanie tylko może emigracja jako alternatywa, ale proszę Państwa, no gdzie uciekać? Ja rozmawiam z niektórymi z Was, jesteście za granicą, myślicie wrócić tu do Polski, żeby jakoś tam żyć. Ja rozumiem, że jak ktoś ma zgromadzone jakieś środki, no to tutaj jako konsument w miarę można funkcjonować. Już gdy się zaczyna prowadzić przedsiębiorstwo, szczególnie w tych czasach, no to już to tak ciekawie nie wygląda. Jeżeli ktoś myśli, przyjedzie tutaj, otworzy firmę i jakoś tam będzie funkcjonował, no to może się to nie sprawdzić. Oczywiście jakiś mały kramik pewnie mu pozwolą, ale czy klientów będzie miał? No to już trudno powiedzieć, bo sieciówki, korporacje też nie są głupie i wypełniają coraz więcej luk. Ukraińcy tego doświadczyli. Do rzeczy ciekawa wypowiedź Ukraińca. Dlaczego Ukraińcy nie chcą walczyć? To też nas może kiedyś czekać. Jeden z rozmówców portalu Do Rzeczy, Wadim, twierdzi tak. Przyjechałem do Warszawy 6 lat temu, czyli jeszcze przed tym, co się wydarzyło 24 lutego 2022 roku. Mówiliśmy, że to się wydarzy, mówiliśmy, że będzie wojna. Wtedy, te 6 lat temu, moje państwo nie przejmowało się zbytnio moją przyszłością, a teraz interesują się moim losem. Ale tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego mam iść i umrzeć za państwo, które nic mi nie obiecuje, powiedział mężczyzna. Proszę Państwa, oczywiście, no... Dla wielu Ukraina była macochą, dla Polaków niektórych też Polska jest macochą. Ci ludzie wyjeżdżają, proszę Państwa, z deszczu pod rynnę troszkę, bo wyjeżdżacie i dorabiacie gospodarki, które później inwestują, przepraszam, niszczą Waszą potencjalną przyszłość na emeryturze, tak, w Polsce. To widzicie, jaka to jest strategia. To jest żadna strategia. I tak źle, i tak źle. Także najlepszą metodą jest po prostu dobrze, pracuję, robię to, co do mnie należy. Dbam o to, żeby moja firma działała, ale jakąś część czasu muszę poświęcić na politykę, na interesowanie się, jak naprawdę wygląda moje państwo. Czy moje państwo wygląda tak, jak w mediach głównego nurtu? Że Kierwiński nie był pijany, choć wyglądał, że był pijany? Czy może był pijany i mam obowiązek jako obywatel wnikać w szczegóły, słuchać mądrych analiz, na bazie których później ja sam już będę wiedział, jak jest i będę wiedział, jakie decyzje wyborcze podjąć. To jest właściwa, sensowna, mądry sposób postępowania. Ale jeżeli nie będziemy się interesować, jeżeli uznamy, że te pół godziny dziennie, średnio, gdy poświęcimy na przykład na program Musisz to Wiedzieć, to strata czasu, bo lepiej sobie gdzieś tam iść do jakiegoś pubu, czy nie wiem, czy głupawy film obejrzeć, no to wtedy rzeczywiście będziemy cierpieć, a potem emigracja, tak jak w przypadku tego Ukraińca. Jak wygląda teraz państwo ukraińskie? No to na przykładzie mostu, to jest 4 maja nagranie, wycofujący się Ukraińcy z jakiejś tam wsi zdetonowali most, żeby Rosjanie nie mogli ich gonić. Nie wiem, czy to jest oryginalny głos, czy to jest jakaś podróbka, ale tak to musi wyglądać. Wstały utrom, blядь, zerwały most, jobani. No, nagle się okazało, że jest most zarwany, no, wysadzony. Zachysnyki, blядь. I to jest ważne.
obrońcy kurka jego mać. Tacy obrońcy, że teraz mieszkańcy mają problem, jak przejść na drugą stronę tej rzeczki. Пожалуйста, похуй, де люди будут ездить, нужно дуже. No i jak ludzie będą jeździć, no i z tego co ja rozumiem, to możecie Państwo w komentarzu, ja nie znam perfekt języka ukraińskiego, ani rosyjskiego, ani też angielskiego. No i gdzie ludzie mają jeździć? O, już niedługo. O, już niedługo, czyli takie jakby, jak ja to rozumiem, westchnienie, że w końcu niech przyjdą ci Rosjanie, bo już mamy dość tej wojny. I to złe, i to złe, a to inna sytuacja. Mieszkasz sobie w Charkowie, normalnie w mieszkaniu, wyglądasz przez okno. A tu zaparkowane dwa czołgi pod twoim domem. No i proszę Państwa, operator drona widzi te czołgi i wyśle tam rakietę Iskander. No i przy okazji ten człowiek może zginąć. Proszę Państwa, nie podoba mi się taka strategia wojsk ukraińskich. W filmie Ogniomistrz Kaleń tam jest na końcu taka scena, gdzie banderowcy z UPA barykadują się z karabinem maszynowym w zwykłej chałupie, gdzie jest mnóstwo kobiet, dzieci, starców i stamtąd prowadzą ogień do funkcjonariuszy milicji obywatelskiej. To te czasy były tuż po wojnie, kiedy jeszcze te bandy grasowały. I Kaleń krzyczy, nie strzelaj stąd, bo tam są cywile. Proszę Państwa, jeżeli Ukraina jest prowadzona przez instruktorów z NATO, no to ktoś im takie metody walki podrzuca, że kamuflujcie czołgi przy domach, mieszkaniach ludzi? No to coś jest nie tak, to coś jest nie tak. Dwa zdania na temat tej wystawy, którą zrobili Rosjanie, tego zniszczonego i przejętego sprzętu NATO. Pokłonna Góra, tak? Pokłonna Góra, to miejsce w Moskwie. Wypowiada się przedstawiciel, pewnie jakiś atasze wojskowy ambasady Republiki Południowej Afryki, bo tam, proszę Państwa, jeden z pojazdów to pojazd produkowany przez RPA. I RPA nie wysyłało uzbrojenia na Ukrainę. Facet mówi, że władze mojego kraju, politycy mojego kraju będą musieli wyjaśnić, jakim cudem pojazdy RPA trafiły do kraju objętego wojną. Bo to czyni, proszę Państwa, wtedy taki kraj jakby stroną, ten, który pomaga w dostarczaniu broni i amunicji. Представителю Южноафриканской республики пришлось отвечать на вопрос журналистов, как на Украине оказалась военная техника, произведенная в ЮАР. Я думаю, что наше правительство опубликует заявление по этому поводу. Наша машина «Мамба» была передана третьей стране и оказалась на Украине. Мы никогда не продавали свою технику Украине. Facet mówi, że nigdy nie sprzedawaliśmy broni do Ukrainy. Oczywiście w polskich mediach tam różne cuda wypowiadali, że cały świat pomaga Ukrainie. Proszę Państwa, nieprawda. Naprawdę niewiele krajów pomagało militarnie Ukrainie. Cały świat generalnie trzyma się z daleka i to jest bardzo dobre. A nawet, i to jest jeszcze lepsze, apeluję, żeby siąść do stołu rozmów. Nie udaje się to jak do tej pory, jak czapla z bocianem. Jest taka piosenka, wierszyk zdaje się. Raz jedni chcą, to drudzy nie chcą, drudzy chcą, to ci pierwsi nie chcą. Ale ogólnie stanowisko krajów NATO jest takie, że dopóki Ukraina tam nie odzyska granic z 91 roku, to będziemy pomagać Ukrainie. A przy okazji niektórzy, ale tylko niektórzy na tym dobrze zarobią. Proszę Państwa, Ukraina odziedziczyła terytorium po Ukraińskiej Republice Radzieckiej, części Związku Radzieckiego. Gdy Republika była w ramach Związku Radzieckiego, to praktycznie granica nie grała roli. To i tak był jeden kraj, kraj rad. Każdy niby miał swoją radę decydującą, ale de facto
działały w ramach jednego państwa. Kiedyś, jak ja byłem mały, ja nie rozumiałem, proszę Państwa, czegoś takiego, że są jacyś Litwini, Łotysze, Ukraińcy. Dla mnie to wszystko byli Ruski. No ale Lenin tak podzielił granice, że Ukrainie przypadły tereny takie rdzennie rosyjskie. No i mamy problem. To można by było jakoś połączyć, dbać o to, żeby były dobre stosunki, żeby nie dyskryminować mniejszości rosyjskiej, choć bardzo licznej, ale jakby nie było mniejszości, no ale postanowiono, proszę Państwa, na siłę narzucać język, ideologię, historię, która no, często wypaczona, czczenie bandery. To było nie do przyjęcia dla mniejszości rosyjskiej. Stawiali opór, no to rządy ukraińskie używały siły, bo większość za nimi, tak, większość za nimi. No i powstał konflikt. Te granice, o których mówi prezydent Zełenski z 91 roku, to nie są granice z 91 roku, to są linie na mapie wytyczone przez Lenina i nie obejmują terenów, na których tylko żyli Ukraińcy. Bo obejmują tereny, na których żyli Rosjanie. Więc, proszę Państwa, jest tu pewna nieścisłość. Skoro Związek Radziecki był zły, a Lenin to już na pewno, to dlaczego się akceptuje jego decyzje dotyczące granic? Proszę Państwa, no trwanie w uporze, żeby to, co Lenin wymyślił, było wieczne, no to trochę też zastanawia. No to może, skoro ten Lenin tak pięknie ustawił granicę, to Lenin był mądry i dobry, co? No proszę Państwa, no muszą być tego jakieś konsekwencje. To samo dotyczy historii, która się teraz dzieje w Kijowie z pewnym pomnikiem. Naprawdę dziwny kraj w tej chwili. Trwa demontaż obelisku, monumentu w Kijowie ku czci Rady Pierejasławskiej, który to pomnik postawiono tam ku czci, proszę Państwa, no, możecie poczytać oczywiście o tym wydarzeniu w historii, także można powiedzieć Polski, odłączenia się, wypowiedzenia posłuszności Rzeczpospolitej i połączenia tych kozaków, bo wtedy jeszcze Ukrainy nie było, z Rosją. Dzięki temu, ja posiłkuję się Wikipedią, właśnie doszło do ugody Pereasławskiej. 18 stycznia miało to miejsce, 1654 roku w Pereasławiu, pomiędzy hetmanem Chmielnickim, to proszę Państwa, bohater jest Ukrainy cały czas, to jest dziwne, to jest schizofrenia. Są pułki przecież Chmielnickiego cały czas, czczony jest ten polski szlachcic, który wypowiedział posłuszeństwo Rzeczypospolitej i kozaków przeciwko Rzeczypospolitej zbuntował, a Wasylem Buturlinem, występującym jako pełnomocnik cara rosyjskiego Aleksandra I. Na mocy tej ugody Ukraina została oddana władzy cara Rosji. Oryginalny dokument zaginął i przynajmniej w części jego treść jest sporna. Także to tak ktoś tam zadziałał. Akt ugody Pereasławskiej był pretekstem do najazdu rosyjskiego na Rzeczpospolitą, który miał miejsce kilka miesięcy później. Wtedy stali się jednym państwem. To jest ważne, żeby tego typu pomników nie burzyć, bo to jest część historii po prostu tego narodu, tego kraju. Ja długo nie mogłem zrozumieć, dlaczego po upadku Związku Radzieckiego i już tej nowej, wolnej Rosji nie zburzono jakichś tam pomników Lenina i tak dalej. No ale dopiero później to zrozumiałem. To była część historii tych ludzi, więc no, można to, tam historycy rosyjscy mówią, że to był zły okres. Niektórzy mówią, że to jest dobry okres, no ale to jest część historii. My też nie powinniśmy, proszę Państwa, tak za wszelką cenę wszystkiego burzyć, bo to jest część naszej historii. Przez jakiś czas, oczywiście najechani i tak dalej, ale
mieliśmy jedno wspólne państwo z Rosją i nie podoba mi się, bo to metoda Hitlera. Palenie wszystkiego, co do tej pory, żeby później było można manipulować całym społeczeństwem, że coś było nieprawdą, że czegoś nie było. No i dziś Ukraińcy schizofrenicznie burzą pomnik, żeby następne pokolenie Ukraińców pewnie nie miało w ogóle świadomości, że przez wieki całe Ukraina stanowiła jedno państwo z Rosją, z Moskwą, przeciwko Polsce, głównie przeciwko Polsce. Dla mnie to jest nie do pojęcia. No to jest do pojęcia. To się robi tylko i wyłącznie w celu manipulowania całym narodem. U nas też są takie zjawiska. A potem takie narody bez wiedzy historycznej można zagonić do następnej wojny, tak? Przeciwko komuś, kto mógłby być przyjacielem. No ale to jest sterowanie z zewnątrz i nie mamy na to wpływu, bo nie potrafimy dokonywać sensownych decyzji wyborczych. I proszę Państwa, tutaj właśnie takiemu podszczuwaniu, parciu do wojny służą takie aluzyjki ważnych polskich polityków. Tu pan Radosław Sikorski, Polsat to transmituje, wypowiada właśnie bardzo niepokojące słowa. Pamiętacie Państwo, że prezydent Macron no, po raz kolejny się skompromitował. Mówił o wysłaniu wojsk francuskich, czyli legii cudzoziemskiej, czyli nie francuskich, na Ukrainę, gdyby doszło do przerwania frontu przez Rosjan. No i poszczególni decydenci w różnych krajach też wsparli. I mamy, proszę Państwa, wypowiedź pana Sikorskiego, który zapytany, czy Polska rozważałaby wysłanie swoich wojsk, stwierdził: nie będziemy odsłaniać naszych kart, pozwólmy prezydentowi Putinowi zastanawiać się, co zrobimy my, co zrobimy. Proszę Państwa, no odpowiedź powinna być oczywista. Nie wyślemy wojsk ekspedycyjnych poza granice naszego kraju. Tego zabrania prawo międzynarodowe. A Sikorski snuje aluzyjki, co na pewno niepokoi stronę rosyjską. Polski rząd może jednak wyśle, może nie wyśle, ale może wyśle. Proszę Państwa, to powinna być jednoznaczna deklaracja, nawet jak fałszywa. To dla pokoju na świecie, dla niepodgrzewania atmosfery, Sikorski powinien powiedzieć, nie ma takich możliwości, żebyśmy narażali naszego kraju na konflikt z mocarstwem nuklearnym, nie będziemy nigdzie nikogo wysyłać. Chcemy mieć dobre stosunki. No ale nie, wybrał drugą opcję, tą gorszą, fatalną, że postraszmy Putina. To innymi słowy, postraszmy Putina. No na pewno on już się tam schował i się boi, tak? Panie Sikorski. Straszysz to pan nas, Polaków. Ale z kolei u pana Macrona nastąpiły jakieś cudowne przemiany po tej wypowiedzi, że wojska francuskie mogą być wysłane. Twierdzi, że jest potrzeba kontynuowania dialogu z Federacją Rosyjską. Cytat: dobrze postępujemy, zostawiając otwarte drzwi do negocjacji z Rosją. W przeciwnym razie zrzeklibyśmy się porządku międzynarodowego, a co za tym idzie pokoju i bezpieczeństwa, stwierdził pan Macron i to czytamy w La Tribune francuskim. No proszę, proszę Państwa, to jest ta polityka. Raz tak, raz śmak, raz strasznie mieszają. To na pewno nie daje spokoju i Francuzom, i myślę, że ci z tej legii cudzoziemskiej też, proszę Państwa, zaczęli już główkować, myśleć, że mogą zostać wysłani, bo jak nie, to stracą jakieś tam pieniądze. A Business Insider z kolei w jakimś jednym z ostatnich artykułów w oparciu o wyznania tych najemników, którzy pojechali na Ukrainę, których już tam w dużej części nie ma, ujawnia ich rozgoryczenie ze względu na to, że nie byli szkoleni jako żołnierze NATO do tego, co zobaczyli na Ukrainie. Byli bardziej szkoleni do akcji partyzanckich, dywersyjnych, ale nigdy nie byli szkoleni
do walki z równorzędnym przeciwnikiem. No proszę Państwa, wysyłać takie korpusy ekspedycyjne, które będą walczyły, w zasadzie pacyfikowały jakiś tam, nie wiem jak ich nawet nazwać, wojowników w klapkach, na osiołkach, to oni potrafili, ale no tu mają jakieś tam zderzenie z rzeczywistością. Ich przeciwnik dysponuje środkami, być może nawet nieraz lepszymi, i tu już tu walczyć nie potrafią. Ja sobie oglądam nieraz nagrania z ćwiczeń tam armii amerykańskich, oddziałów specjalnych, tam wyjeżdżają gdzieś w trudne warunki, proszę Państwa, na słoneczną pustynię i tam rozstawiają swoje piękne karabiny snajperskie i strzelają na długie dystanse. Wszystko ładnie wygląda, naprawdę no, budzi podziw. Myślę, że nawet tam wcześniej zadbano o to, żeby nawet grzechotnik tam gdzieś się nie przemknął, bo przecież może ugryźć takiego żołnierza, ukąsić. Trzeba będzie mu tam surowice podać. Ale tam, na dalekim wschodzie Ukrainy, oni się muszą mierzyć nie tylko z przeciwnikiem równym sobie, ale jeszcze z pogodą na przykład, z mentalnością tam panującą. To jest dla nich, proszę Państwa, wielkie zaskoczenie i oni nie wytrzymują. Rezygnują, pamiętacie Państwo, 1000, a nawet $2000 na dobę na początku dostawali, no ale po śmierci wielu jednak życie gdzieś tam w Stanach, we Francji jest milsze i wracają. Coraz więcej też słyszymy o śmierciach tych oficerów z Azowa. Tam już naprawdę niewielu zostało z tej pierwszej gwardii Azowa. Oczywiście ten Bilicki, tak, on cały czas jest, ale on tam nie uczestniczy w działaniach. Zrobił sobie parę zdjęć na Instagrama, ale ogólnie nie uczestniczy. To już też bardziej polityk niż dowódca. Zaskoczył mnie też prezydent Zełenski, który teraz jest prawosławny, Wielkanoc staje się, tak? Który, proszę Państwa, ubrał się w taką ludową koszulę ukraińską. To ciekawe, bo przecież jest przecież Żydem, tak? Ale no jest prezydentem, no to się ubrał. Pewnie woli te ubiory takie prawie militarne. Spodnie chyba ma takie militarne, no ale w tę koszulę się ubrał i orędzie do narodu wygłosił, z którego wynika, proszę Państwa, że Bóg stał się sojusznikiem Ukrainy. No już rzeczywiście tylko chyba Bóg im został. W przesłaniu na wideo do rodaków z okazji Świąt Wielkiej Nocy pan prezydent Zełenski stwierdził, że świat widzi, co się tam dzieje, że stary sąsiad, który kiedyś był bratem, teraz jest bardzo daleko. Tak to rozumiem, ale najważniejsze, że świat to widzi, Bóg o tym wie i my wierzymy też w to. Bóg ma na ramieniu jodełkę, to jest tak przetłumaczone być może, że chodzi o trizub. Bóg ma trizub z ukraińską flagą, zatem z takim sojusznikiem życie na pewno zwycięży śmierć, tak powiedział prezydent Zełenski, proszę Państwa. No to zobaczymy, czy to przekona Ukrainę. Ja uważam, że od tego momentu już powinny ustąpić te wszystkie akcje łapania Ukraińców, że jeżeli, proszę Państwa, sprawdźmy na Ukrainę. Ja apeluję do wszystkich ludzi wierzących z różnych religii, żebyśmy sprawdzili wiarygodność słów pana prezydenta Zełenskiego, bo skoro Bóg jest z Ukrainą, to na pewno Bóg spowoduje, że Ukraińcy nie będą musieli być łapani na ulicach, tylko po prostu zaproszeni i oni od razu wstąpią do armii ukraińskiej, żeby bronić tej swojej ojczyzny. Proszę Państwa, ja uważam, że taki eksperyment można by zrobić. Myślę, że Bóg natchnął Ukraińców mądrością, że już nie chcą uczestniczyć w tej śmiertelnej dla nich grze. Bo chociażby z tego względu, że nie mają za co. A ci oczywiście, ci oligarchowie, są fajne, jest fajny teledysk zrobili Rosjanie o dwóch Ukraińcach. Jeden gdzieś tam na zachodzie
modelki, jachty, drogie samochody, pije narkotyki, a drugi marznie, marznie z ranami na froncie, tak? To proszę Państwa, no to niech ci oligarchowie swoje dzieci wrócą, sami niech wrócą na Ukrainę, a ci umęczeni Ukraińcy, to po co oni mają? To do czego im potrzebna jest ta wojna? Do czego? Jedyne, co mają, to mają życie i próbują je uratować. I to trzeba rozumieć. Tak samo dotyczy to sytuacji Polski w najbliższej przyszłości. Proszę Państwa, no jeżeli państwo polskie, dla którego pracowaliśmy, mówię tutaj o porządnych ludziach, którzy pracowali, niewiele się dorabiając, bo nawet mieszkanie odziedziczyliśmy po rodzicach, jeżeli państwo polskie przez kilkadziesiąt lat brało od nas tyle pieniędzy w tych wszystkich daninach, opłatach, karach, mandatach, na wszystkim, to za co, przepraszam, taki Polak też ma bronić ojczyzny? To z jakiego powodu? To ci politycy, którzy nagromadzili takie pieniądze, to ich trzeba ściągać. To zarząd Orlenu, który siedzi teraz w Turcji bezpiecznie. Zobaczcie, w Turcję wybrali, tak? Nie wybrali kraju tu z Unii Europejskiej, bo by mogli być cofnięci. Specjalnie wybrali sobie Turcję, bo stamtąd nie będą cofnięci. To niech oni sobie walczą. Przecież to oni te wszystkie akcje wspomagali. Orlen wspomagał wojnę. No to teraz jeszcze niech jako żołnierze w mundury ich wbić, niech tam, nawet niech oni tam sobie, proszę Państwa, gdzieś tam stoją na tych blokpostach, tak, na tych posterunkach, nawet nie uczestniczą w działaniach wojennych, ale no niech oni tam jadą. To dopiero się zderzą z rzeczywistością. Ale nas angażować w jakąś tam obronę ojczyzn i tak dalej, zwykłych ludzi? My tu jesteśmy od pracowania i dbania o to, żeby głupi ludzie nie doszli do władzy. W Europie już 14 pakiet sankcji nakładają na Europę, znaczy na Rosję oficjalnie, ale przecież wiadomo, że chodzi o niszczenie gospodarki europejskiej. O tym informuje łotewski minister finansów Arvil Ašerādens. 14 pakiet sankcji, niesamowite. Obejmuje on, proszę Państwa, zakaz eksportu rudy manganu i tlenku glinu do Federacji Rosyjskiej. No i sprawdziłem sobie, proszę Państwa, tlenek glinu, glina, czyli aluminium, zdaje się, tak? Do czego służy, proszę Państwa? No, do materiałów ściernych, na przykład papier ścierny, a nawet do pasty do zębów, tak? Mamy ten tlenek glinu i się zastanawiam, o co tu chodzi, proszę Państwa, bo on pochodzi z boksytu, który w naturalnej formie występuje w wielu krajach świata, takich jak Gwinea, Indonezja, Malezja, Australia czy Brazylia. Do Rosji nie będzie można z Europy, tak, wysłać tlenku glinu. To firmy nie zarobią. To pewnie jest obliczony ten pakiet przez urzędników europejskich, czyli wrogów Europy, nie przyjaciół Europy, tylko wrogów Europy. To znaczy, że te firmy pobankrutują, tak? Trzeba będzie pozamykać zakłady. Pewnie komuś tam bróżną w interesach i trzeba je pozamykać, bo już nie będą mogły do Rosji wysyłać. Proszę Państwa, jeżeli tlenek występuje w tych krajach, które wymieniłem, to akurat z tymi krajami, no może lekko poza Australią, Rosja ma bardzo dobre stosunki. Kto na tym straci? Europa. Więc dlatego powiedziałem, że to jest kolejny pakiet antyeuropejskich sankcji. Na przykładzie tlenku glinu. Pewnie z tym manganem jest to samo. I ciekawa sytuacja związana z Cameronem, który pojechał do Kijowa i negocjują, proszę Państwa, uwaga, uwaga, stuletnie partnerstwo z Ukrainą. Czyli jednak część Ukrainy przynajmniej będzie pod kontrolą kapitału z Wielkiej Brytanii. Ja tu nie wróżę nic dobrego Wielkiej Brytanii, cały czas uważam, że jest realne, gdyby doszło do poważniejszego konfliktu, to nie tylko Polska może być pasem spalonej ziemi, ale i Londyn. Londyn, sam Londyn, bo taki ruch teoretycznie rosyjski bardzo pomoże Wall Street w totalnej hegemonii już wtedy na świecie. Gdyby coś wybuchło w Londynku,
to proszę Państwa, ta giełda londyńska i ten cały biznes londyński, no musiałby, jakby zdążył na przykład przed tym wybuchem, to musiałby po prośbie do kapitału Wall Street za ich pracowników, wyrobników się zgłosić. Także oprócz tego odcięcia kinetycznego pasem spalonej ziemi w Polsce, no to jeszcze uważam bardzo realne zbombardowanie Londynu lub wysadzenie Londynu i wtedy sprawa jest załatwiona. Wtedy rzeczywiście Europa już nigdy się nie podźwignie z kolan. Na kolanach będzie musiała służyć. Ciekawostka jeszcze, proszę Państwa, z Ukrainy. Narodowy Bank Ukrainy zakazał bankom i lombardom przyjmowanie dronów i kamer termowizyjnych jako zabezpieczeń kredytów. Okazuje się, że na Ukrainie jest bardzo duży przemysł zastawiania zarówno z darów, tak, z pomocy humanitarnej, jak i też wyposażenia, drogiego wyposażenia wojskowego przez ukraińskich żołnierzy. Więc aż Centralny Bank Ukrainy miał zakazać tego typu zastawów, rozwiązanie wprowadzono w celu zwalczenia skutków, uwaga, uwaga, uzależnienia od hazardu wśród żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak oni tam siedzą w tych okopach, to proszę Państwa, z nudów im tam różne rzeczy przychodzą do głowy. Niektórzy mają obiecane wielkie pieniądze, których nie dostali. No i ktoś tam, proszę Państwa, na zasadzie tych wszystkich takich ofert, nie chce Pan zainwestować w akcje, w bitcoiny i tak dalej, to tam, proszę Państwa, dali im kasyna online na ich telefonach, komputerach. Podobno wojsko ukraińskie przepuszcza potężne pieniądze, a hazard wciąga. Ja wiem, że Mencen chce uwolnić hazard i tak dalej. Proszę Państwa, nie po to wprowadzaliśmy pewne zakazy, które degenerowały społeczeństwo, żeby później, no przepraszam, wracać na drzewo znowu, tak? To w jakimś celu było wprowadzone. To samo dotyczy stosowania narkotyków. Ja wiem, że niektórzy by chcieli totalnej wolności, ale przecież totalna wolność powoduje pewne konsekwencje. Myślę, że wielu by nie przeżyło totalnej wolności, mimo że im się wydaje, żeby przeżyli. Tym silniejszym, cwańszym się wydaje, żeby mieli nawet lepiej, dlatego w tę stronę prą. Nie, proszę Państwa, porządni ludzie, którzy trzymają się zasad, myślę, że tych cwaniaków by momentalnie wyprostowali. My, porządni ludzie, z naszą wyobraźnią, z naszą kreatywnością znaleźlibyśmy mnóstwo sposobów, żeby każdemu rewolwerowcowi czy kiwaczowi odechciało się tej wolności. Ale no niektórzy są po prostu jeszcze tacy prymitywni, jakby dzieci, że im się tak wydaje. I to jest już prawie puenta dzisiejszego programu Business Insider o sztucznej inteligencji, która ma rasistowskie zapędy ze względu na to, że policja w Detroit użyła programu opartego na sztucznej inteligencji w celu zidentyfikowania jakiejś tam osoby podejrzanej. Sztuczna inteligencja wskazała Porsche Woodruff, która była tam ponoć szukana za kradzież auta. Okazało się, że to nie ta osoba, ale sztuczna inteligencja ją wytypowała. I skąd ta pomyłka, proszę Państwa? Okazuje się, że dla sztucznej inteligencji większość ciemnoskórych kobiet wygląda tak samo. Ja bym chciał to połączyć z informacją minister rządu pana Milleya z Argentyny, która była gdzieś tam w Chinach na prezentacji chińskiej stacji kosmicznej i walnęła taką gafę, że trudno było stwierdzić, kto był na tej konferencji, na tej prezentacji obywatelem, a kto oficerem wojskowym, ponieważ wszyscy Chińczycy wyglądają tak samo. To są, proszę Państwa, wypowiedzi, które nie przystoją dyplomacie tej rangi. Ona tam się potem próbowała jakoś tłumaczyć, że dla niej to wszyscy tam Chińczycy wyglądają tak samo. O co chodzi? Proszę Państwa, ta sztuczna inteligencja
Jak Państwo pamiętacie, w ostatnim odcinku też ma ciągoty do pozbycia się na przykład człowieka na planecie. Oczywiście to zależy, który moduł i jak zaprogramowany. Każdy ma swoją sztuczną inteligencję. Ja nie wiem, kiedy te sztuczne inteligencje się ze sobą pobiją. Ja myślę, że się dogadają bardziej niż pobiją każdy z tych modułów. Ale o co chodzi? Taką puszczę hipotezę. Jak Państwo wiecie, jest psychologia, ona dotyczy normalnych, dorosłych ludzi, ale też jest oddzielna dyscyplina psychologii, psychologia dzieci. To jest może dla niektórych nie do przyjęcia, ale no, dzieci mają ten wewnętrzny instynkt i zachowują się momentami jak zwierzęta. No, potem przychodzi wychowanie, socjalizacja. I już później, jako dorośli ludzie, działają zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami. Ale póki są dziećmi, jak wszyscy wiemy, dzieciom wolno więcej. Dzieciom wolno więcej. O co chodzi? Proszę Państwa, w pewnym wieku to jeszcze dziecko, czyli jeszcze zwierzę, nie osiąga na przykład odpowiedniej masy ciała. Długo nie osiąga. U innych gatunków jest to znacznie szybciej rozwinięte. My, ludzie, Homo sapiens, długo nie mamy odpowiedniej masy ciała. Dlaczego? Bo gdybyśmy, zanim się nauczymy tego normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, zyskiwali taki szybki przyrost i siłę w związku z tym, to byśmy się pozabijali po prostu. To byśmy się pozabijali. Takie ludowe przysłowie: nie dał Pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła. Mój ojciec to powtarzał. To tak samo jest z dziećmi. Dlatego długo ten okres jest u człowieka, tego rozrostu fizycznego, żeby nie zrobił krzywdy na przykład drugiemu dziecku i tak dalej, i tak dalej. I to samo, uważam, powinno dotyczyć sztucznej inteligencji. Pewne rzeczy dla dojrzewającego organizmu powinny być na razie zakazane i od pewnych rzeczy sztuczna inteligencja powinna być odcięta, bo kierując się czystą logiką, programem zysków i strat, wpadnie na różne pomysły, które mogą nam zagrozić. I to od nas, ludzi, zależy, czy wybierzemy mądre osoby do władzy, żeby nie dopuściły do tego, żeby sztuczna inteligencja, jak czysty instynkt, posiadała na przykład włącznik nuklearny. To od nas zależy. Ale możemy to przespać, bo to przecież tylko takie bajeczki są, prawda? Okej. To ja dziękuję za dziś. Żądamy uwolnienia Juliana Assange'a i początek miesiąca. Serdecznie proszę Państwa o wpłaty na Stowarzyszenie Dziennikarzy Włocławskich. Obiecuję, że te odcinki, mamy już okres wyborczy za sobą, będą znacznie częściej publikowane. Niebawem też zrobimy reorganizację w Ruchu Dobrobytu i Pokoju, której wcześniej nie można było przeprowadzić, ale żeby ten program mógł istnieć, potrzebne są Państwa szczodre wpłaty, za które z góry serdecznie dziękuję i zapraszam na następny odcinek.